Dawno już mnie nikt tak nie w***ił jak pan Rafał Rudnicki, czyli zastępca prezydenta Białegostoku. Sorry za bezpośredniość, no ale no, tak jest. Konkretnie tym tweetem oraz tym postem na Facebooku. Jesteśmy dzisiaj w słynnych już na całą Polskę Raciborach, w których rzekomo PKP SA postawiło dworzec, do którego nie można dojechać pociągiem. Chyba trzeba coś pokazać i objaśnić, serio. No, to cofnijmy się chwilę w czasie. Tutaj rozstawiam sprzęt. No, dalej. Tutaj patrzę sobie, jaki ładny dworzec, fajnie. Tutaj gruntową ścieżką idę do dworca. Tutaj po schodach. No, tutaj przepuszczam pociąg. Tutaj czekam, aż pociąg ruszy. Tu idę po peronie. Dalej idę po peronie. O, a tutaj co się dzieje? Tutaj wysiadam z pociągu, a tutaj jadę pociągiem. Czyli da się dojechać tutaj pociągiem i co więcej, bezpośrednio z Warszawy. To co, można zamykać temat. Dobra, no dzięki, że obejrzeliście odcinek. Siema. Nie, to taki żarcik był. Przecież nie mogę was zostawić bez odpowiedzi, co tak naprawdę tu się dzieje. No chyba widzicie, że za mną jest jakiś krajobraz księżycowy. Ale zanim, jedno ostrzeżenie. Jak jedna z drugim tam w komentarzach zaczniecie jakieś wywody polityczne robić, to za pierwszym razem usunę komentarz, a przy recydywie zrobię shadowbana na miesiąc, okej? Okay? Dlaczego? To w dalszej części filmu tutaj się wyświetla timestamp, bo wiecie, ta sytuacja rozpaliła we mnie takie dwie naprawdę mocne rozterki. I te dwie rozterki będą później. Owszem, w części stacyjnej trwa obecnie remont w ramach zadania wykonania robót budowlanych na odcinku Czyżew-Białystok od kilometra 107-260 do kilometra 178-500 w ramach projektu prace na linii E75 na odcinku Czyżew-Białystok. W wyniku prac m.in. perony zostaną delikatnie przesunięte oraz zostanie wybudowane przejście podziemne. A odpowiedzią na to, że dworzec jest tak daleko od peronu, jest właśnie to, że będzie tutaj przejście podziemne. No to chyba lepiej, żeby było bliżej przejścia podziemnego, nie? Remont powoduje także utrudnienia w kursowaniu pociągów. No naturalne, zawsze jakieś utrudnienia muszą być, no inaczej się nie da wybudować czegoś nowego. Spójrzmy sobie na relacyjny rozkład jazdy pociągów. Są pewne adaptacje bus, one znajdują się przy większości pociągów regionalnych, pociągów Polregio, ale pociągi dalekobieżne no, zatrzymują się tutaj zgodnie z tym rozkładem jazdy normalnie. Zresztą spójrzmy sobie na rozkład jazdy dynamiczny z CSDIP-a. O, wyostrzyło się trochę lepiej. Zobaczcie, jest kolumna peron, jest ten peron drugi zapisany, znaczy, że pociąg zatrzymuje się przy peronie. Gdyby to była zastępcza komunikacja autobusowa, to tutaj byłaby adaptacja bus. No, naturalne. Jeszcze jedno, ten pasek na dole, że tam przepraszamy za niegodności, prosimy o zwracanie uwagi na komunikaty, bo trwają testy wdrożeniowe systemu. To się wyświetla zawsze do momentu odbioru. Dostawca informacji nie może zagwarantować, że coś tutaj się nie, nie wiem, transmisja nie przerwała, albo urządzenie nie zacznie źle działać. Odbiór końcowy systemu, odbiór końcowy dworca oznacza, że zamawiający potwierdza prawidłowe działanie i wtedy bierze odpowiedzialność na siebie. Do momentu odbioru końcowego nie może być tej sytuacji. Temat całej tej inby już jest wyjaśniony, czyli brak mało pociągów. To teraz co jest przedmiotem? Przedmiotem jest ta oto wiata przystankowa, która jest wybudowana za mną. Jest ona zrealizowana w ramach programu inwestycji dworcowych. O tym programie traktuje odcinek... Kurde, który odcinek? 41 na moim kanale. Obejrzyj sobie, no co ci szkodzi. W skrócie, PKP SA, która po podziale jednej spółki na wiele zarządza dworcami, realizuje w tej chwili program nazywany Program Inwestycji Dworcowych, w ramach którego przebudowuje, modernizuje lub buduje od nowa dworce kolejowe. Ten program ma swoje wady i zalety, no jak wszystko. Zaletami jest to, że jest naprawdę no, na niespotykaną dotąd skalę i to się chwali, a wady? Jest opóźniony, przepłacony, no i powstają takie potworki jak innowacyjny dworzec systemowy typu A. Mega plac budowy, serio. Jak pisałem w jednym z tweetów na moim koncie na Twitterze, zafollowuj, tam link w opisie, wiecie jakie są zasady, ja odmawiam nazywania tego dworcem, to jest obraza dla dworców, ja to nazywam wiatą przystankową. Ogólnie innowacyjne dworce systemowe dzielą się na dwa podtypy, na typ A i typ B. I tak typ B jest majstersztykiem użytkowej architektury, nowoczesnej architektury.
mała, oszklona, klimatyzowana i ogrzewana poczekalnia z kilkoma ławkami, system informacji pasażerskiej, zegary, toaleta, kasa biletowa, naprawdę idealnie wyskalowane do potrzeb. Naprawdę w wielu miejscach nie potrzeba dużo większej infrastruktury usługowej na dworcu, jest optymalnie. Natomiast typ A różni się od typu B głównie tym, że poczekalnia jest troszkę mniejsza i jest otwarta. Ścianki szklane są z trzech stron. Ma to na celu niby pewne oszczędności, tylko te oszczędności marnuje się na to, że trzeba w środku zamontować promienniki ciepła, które tą poczekalnię w zimie będą ogrzewały. No bo wyobraźcie sobie, minus 10 stopni, śnieg zawiewa i co? Na dworcu czekacie wam zimno i jesteście cali mokrzy? No te promienniki muszą być. Koniec końców, typ A od typu B jest tańszy, ale to jest w zakresie kilkunastu procent. To nie są zyski, które by uzasadniały straty jakościowe pomiędzy tymi dwoma budynkami. A już jak tak mówię, kliknij tu, obejrzyj to, to jeszcze obejrzyj sobie odcinek 8 na moim kanale. Tam podaję dokładne cyfry i dokładne liczby dotyczące różnic pomiędzy typem A i B. Kolejnym problemem, bo to chyba tak trzeba określić, problemem związanym z programem inwestycji dworcowych jest to, że nie do końca zrozumiała jest logika lokalizacji, w których, doboru lokalizacji, w których są budowane lub remontowane te dworce. Pisałem jakiś czas temu do PKP SA w tej sprawie. Dostałem pięknego maila z wszystkimi czynnikami, które były brane do analizy wielokryterialnej. Tylko, kurczę, wiecie, tak nie do końca ja widzę ich przełożenie na rzeczywistość. Bo raczej mi się wydaje, że te dworce były dobierane pod kątem, że już jakiś jest w danej lokalizacji. Zobaczcie, tutaj, o tu jest nowy dworzec, a tu jest stary. Czy w Raciborach koniecznym było budowanie dworca dla 20 do 50 podróżnych dobowo? No nie jestem przekonany. No ale dobra, jest. I każdy z tych nowo budowanych dworców, remontowanych dworców, biorących udział w PID-ach, no jest otwierany z ogromną fetą, jakby to było otwarcie jakiegoś kosmodromu czy coś. No i ewidentnie jedno z takich otwarć tutaj w Raciborach po prostu przykuło uwagę. Musiało przykuć uwagę pana Rudnickiego. Morał z tej całej historii jest prosty i już od dawna śpiewał o nim zespół Tilt. Dworzec stoi, pociągiem można dojechać, tweet z dupy. Dobra, to teraz do rozterek, bo tak jak mówiłem, są dwie. Pierwsza rozterka jest o apolityczności kolei i transportu zbiorowego jako ogółu. Transport zbiorowy jest najbardziej efektywny energetycznie, jest najbardziej ekologiczny i często także najwygodniejszy. Na pewno jest dużo lepszy dla społeczeństwa jako całości, suma summarum, niż transport indywidualny. Powinniśmy zachęcać podróżnych do korzystania z transportu zbiorowego i zostawienia samochodu pod domem. No właśnie, zachęcać. Do transportu zbiorowego należy zachęcać, a nie zmuszać. To jest słowo klucz. Człowiek nie jest głupi, wiecie, jak sobie porówna dane usługi, produkty, zauważy, coś jest tańsze, ma większą jakość, jest po prostu lepsze, no to wybierze to, a nie to coś innego. I zarządcy infrastruktury o tym wiedzą. Z tego powodu PKP SA buduje te przybytki, a PKP Polskie Niekolejowe grzebie w torach. No po to, żeby to było lepsze, bardziej jakościowe. I wrzucanie tego typu tweetów, postów, czy takich TikToków, które ostatnio są dosyć modne. Pociąg osobowy relacji Poznań, główny zachód, odjedzie z peronu tego, zostaje opóźniony na 40 minut i odjedzie z peronu. Przepraszamy za utrudnienia. Naprawdę nie poprawia sytuacji. To szkodzi. I autorzy tego typu postów nawet nie wiedzą jak bardzo. A potem taki Janusz z Grażyną decyduje jak pojechać na wakacje i Janusz mówi do Grażyny: ej Grażyna, co my będziemy jechali pociągiem? Ty wiesz co tam się dzieje? Ostatnio postawili dworzec bez torów. Ty myślisz, że co, nasz pociąg ogarnął albo planowo przyjedzie? Przestań, weź, zapomnij. Autem pojedźmy. Są pewne kwestie w kraju, o których obie strony barykady powinny mówić wspólnym głosem. Ode mnie nie usłyszycie, jakie mam poglądy polityczne i was zachęcam, żeby też się nimi nie dzielić w komentarzach. Bo to nie jest ważne, to na nic nie wpływa, przynajmniej nie powinno. Są kwestie, tak jak transport publiczny, transport zbiorowy, o których powinno
powinno się popierać, wszyscy powinni popierać, przykład powinien iść z góry. Ale żebyśmy się dobrze zrozumieli, to nie chodzi o to, żeby milczeć na temat rzeczy, które są złe, no, na przykład na polskiej kolei, skoro już na dworcu jesteśmy. No nie, trzeba o sprawach złych mówić, żeby to zreperować, bo skąd osoba, która ma się tym zająć, wie, że to komuś przeszkadza, że to jest złego, że to można poprawić, albo skąd będzie wiedziała, w jaki sposób. Gdybym ja miał milczeć na temat rzeczy, które są złe na polskiej kolei, to ja bym musiał kanał zamknąć, bo to miałoby sensu. Zupełnie nie miałoby sensu. Ale chodzi o to, żeby chociaż zweryfikować to, co chce się powiedzieć, zanim to wiadro pomyśli się na coś wyleje. Rozumiecie? Żeby nie publikować fake newsów, żeby chociaż sprawdzić, czy to, co chce się napisać, ten tekst, jest zgodny z prawdą, nie zaszkodzi w żaden sposób. W płynny sposób przechodzimy do drugiej mojej rozterki, a mianowicie łatwości szumienia i mnogości prawdy. Pan Rudnicki minął się z prawdą. Nie wiemy, czy z udziałem świadomości, czy bez, czy celowo, czy niecelowo, no ale prawda jest taka, że wywołał w internecie burzę. Przynajmniej w środowisku kolejowym. Wiecie, w dzisiejszych czasach jest bardzo łatwo wprowadzić człowieka w błąd, a przekazanie dalej jakiejś informacji to jest jedno kliknięcie. Nikt nie weryfikuje tego, czy to, co podaje dalej, jest prawdą, czy nieprawdą. Jest emocjonujące, jest szum, no to zaszummy dalej. W tej konkretnej sytuacji wystarczyłoby wejść sobie na portal pasażera, wpisać Racibory i sprawdzić, czy rzeczywiście pociągi nie odjeżdżają z tej stacji. To by trwało górę 3 minuty. 3 minuty. Minuty nawet by nie trwało. No ale cóż, często chęć zaszumienia jest większa w social media niż chęć powiedzenia prawdy. Nie ma czegoś takiego jak wiele prawd. Moja prawda, twoja prawda, półprawda, prawie prawda. Nie ma zjawiska mnogości prawdy. Prawda jest jedna. Jaka prawda jest w tym wypadku? Że dworzec wybudowano przed zakończeniem modernizacji linii kolejowej, ale po tej linii kolejowej nadal kursują pociągi. Nie ma tutaj całkowitego wstrzymania ruchu. Co więcej, można tutaj dojechać pociągiem nawet z Warszawy, bezpośrednio. No i co z tego? Racibory już na zawsze zostaną zapamiętane jako miejsce, w którym wybudowano dworzec bez torów, bo viral jest silniejszy od tego filmu, którym wyjaśniam w 10 minut całą tą sytuację. Smutne to jest to strasznie i stąd jest całe to moje zdenerwowanie, o którym mówiłem na początku. No nic, widzimy się już niebawem w kolejnym odcinku. Dziękuję za dotrwanie do końca, za obejrzenie. No i co, no i siema. W przyszłym tygodniu nie będzie odcinka, to tylko i wyłącznie dlatego, że jestem chory po dzisiaj. Kropna pogoda, najgorsza. Chcę lato.